Hej, tutaj Michał Gruby i witam Was na kanale Tłusty w czwartek. Dzisiaj zrobimy domowe burgery... Dzisiaj zrobimy domowe burgery, do których sami upieczymy bułki. Jeżeli chcecie zobaczyć klip, to obczajcie go sobie tutaj. Jest godzina za 5 pierwsza, dlatego mi nie zostaje nic innego niż szczecieć z przepisem. Na samym początku zajmiemy się ciastem. Mam tutaj drożdże, do drożdży dodaję mleko. Mleko ma temperaturę około 40-45 stopni. To wszystko musimy dokładnie wymieszać. Dodaję tutaj również cukier, tak żeby drożdże zaczęły pracować. Okej, tyle wystarczy ja teraz zostawiam to na około 15 minut, tak żeby drożdże zaczęły już sobie pracować i zaraz będziemy kontynuować z przepisem. Tak jak widzicie, nasze drożdże już wrosły, teraz dodajemy je do mąki. Ja tu mam dwa rodzaje mąki, jeden to jest typ 450, drugi to jest typ 750 w dwóch równych częściach. Do tego dodaję masło, jajko. To ciasto musimy teraz zagnieść, będziemy je zagniatać około 15 minut. Na początku w misce, później na stole. Nie martwcie się, nie zapomniałem o soli, sól dodamy dopiero na ostatnie 2 minuty zagniatania. Także dajcie mi chwilę i ja zaraz do Was wracam. Ciasto zagniatam już około 12 minut, teraz tak jak wspomniałem, dodaję dosłownie szczyptę soli. Jeszcze przez 2 minuty około... zagniatam to ciasto, zaraz włożę je do miski i przykryję świeżą ściereczką. Okej, ciasto jest już zagniecione. Teraz zawijam je w bułkę, odstawiam je do miski na około 30-45 minut, tak żeby wyrosło. Jak widzicie, nasze ciasto już pięknie wyrosło. Nie widzicie tego jeszcze. Jak widzicie, nasze ciasto już pięknie wyrosło, teraz dzielimy je na 6 bułek. I teraz zostawiamy nasze bułki jeszcze na około 20 minut, tak żeby sobie wyrosły. W międzyczasie nagrzewamy piekarnik do 190 stopni. I nasze bułki pięknie wyrosły. Teraz tylko pokrywamy je jajkiem rozbełtanym za pomocą takiego pięknego różowego pędzelka. Całość posypujemy sezamem. Tak jak już mówiłem, piec jest nagrzany do 190 stopni. Bułki pieczemy tam przez około 25 minut, aż będą tak pięknie brązowe z wierzchu. Podczas kiedy nasze bułki się pieką, przygotujemy taki naprawdę bardzo prosty, ale bardzo dobry sos do naszych burgerów. To co tutaj mam w misce, to jest łyżka majonezu, łyżka keczupu i łyżka musztardy. Do tego dodaję jeszcze pikle. To są potarte ogórki konserwowe. Też około łyżki. No i nasze przyprawy, czyli kurkuma, papryka, czosnek i cebula. To wszystko muszę po prostu porządnie wymieszać. Sól i pieprz do smaku. Nasze bułki są już gotowe. Były w piekarniku około 20 minut, pachną naprawdę pięknie. Zaraz zobaczymy, jak wyglądają. O, patrzcie na to. Niestety nie możemy ich zjeść od razu, musimy jeszcze poczekać, aż przystygną, no przynajmniej tak pół godziny, najlepiej około godziny zaczekać. Dlatego dajmy im chwilę, później usmażymy mięso i będziemy składać naszego burgera. Już nie mogłem się doczekać, ale udało mi się wytrzymać. Bułki odczekały nawet ponad godzinę czasu i teraz będziemy smażyć nasze burgery. Patelnię rozgrzewamy, zero oleju. Mam tutaj dwie kuleczki takie małe, około 3 cm, 3,5 cm średnicy. Jedyne co robię, to doprawiam je pieprzem i solą. I będziemy te burgery rozgniatać na naszej patelni. Patelnia jest już rozgrzana, w związku z tym kładę burgera na patelni.
i rozgniatam go w taki sposób. Z drugim robię dokładnie to samo. W międzyczasie, kiedy nasze burgery się smażą, jeszcze tostuję tę bułkę. I tutaj również wrzucam ją po prostu na patelnię, bez masła, bez żadnego tłuszczu. Okej, czas obrócić burgery, po prostu szybkim ruchem wchodzimy pod niego łopatką i przewracamy go na drugą stronę. Na górę kładziemy ser. Nasze bułki się już przypiekły, no i układamy burgera dosłownie tak jak chcecie. Ja daję na dół sos. Potem sałata, cebula, burgery. Na to kilka pikli. I na górną warstwę też daję sos. Okej, to jest nasz burger. Pokażę Wam, jak wygląda w środku. Patrzcie na to. Nie pozostaje mi nic innego niż polecenie Wam przygotowania właśnie tych burgerów dla siebie w domu. Uwierzcie mi, są świetne. O, to było zajebiste.